Nagle po radiu dostaje się informację, że radiowóz, który był pierwszy w pościgu, nie utrzymał się na jezdni, na prostej drodze, wyłożyli w mur. Dyżurny zmienia wam zadanie, zamiast prowadzić pościg, prosi was, żebyście obsłużyli zdarzenie, macie udzielić pomocy własnym kolegom. Nie ma od nich jakiejś żadnej informacji, nie ma z nimi żadnego kontaktu, więc wiecie, że prawdopodobnie dwuosobowy patrol osobowym samochodem, tak, marki Kia Ceed, uderzył w mur. Podaję wam adres, jedziecie sobie prosto, wyjeżdżacie jeden zakręt, drugi wjeżdżacie na ogromną prostą, tak jak teraz właśnie. Jesteście na drodze. Na drodze publicznej, w terenie zabudowanym, na pasie w swoim kierunku ruchu, tak? Widzicie to zdarzenie, właśnie zahamowaliście, zatrzymaliście się swoim samochodem służbowym, tak? No i zaczynacie działanie. BRP 14 na miejscu. Wołałeś mnie? Tak, jestem na miejscu zdarzenia. Rozumiałem. Jest już kontakt? Halo, słyszysz mnie? To do 414. Zgłaszam. No mam osobę nieprzytomną. Oddycha. 6 minut przeciwko zaraz. Druga osoba, zrozumiałem. Druga razem, kurczę, bo... Weźmy z tej strony, pomożesz, nie? Do strony. Jest nieprzytomny. Będzie dobrze, będziecie. Na pewno wszystko z wami będzie dobrze. Badania, idę do tamtego, chyba tak. Jak on tam wygląda? I wszędzie przyszło, nie?
Jadą specyfikę? Jadą śniadanie. Śniadanie jadłeś? Tak. Pierwsze czy drugie? Pierwsze. Dobrze, czy leki zażywasz? Nie. Na stałe nic nie bierzesz? Nie. A jakikolwiek dzisiaj leki brałeś? Nie. Przyszmy go. Udo wsadliśmy, że boli. Ścisnij się za rękę. Dalej, tak mocno. Wszystko się powiem. No dobra. Czyli chcecie zakończyć, tak? 9 minut 17 sekund, czyli 40 sekund.